Jak się ochteczka cieszy, cieszy się ochteczka, no. Siema, w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 15 czerwca po 10. Idę mamie naostrzyć nóż od kosiarki. Ojejku, ojejku, ojejku. Okulary mam, nauszniki. Nauszniki miałem jak robiliśmy tam przy tej płycie, jak ją rozwalaliśmy. Ale gdzie ja je zostawiłem? Pojęcia zielonego nie ma. Gdzie one mogą być? A ta szlifierka jest głośna, także nie zamierzam robić bez nauszników. Ja pierdykam. Nie pamiętam, gdzie ja słuchawki zostawiłem. Wczoraj serwisant był. Tutaj ten zawór jest nowy. Przepływomierz, ten drugi też jest skalibrowany, bo ostatnio nie skalibrowaliśmy. Skalibrowaliśmy tylko ten główny. A ten drugi się kalibruje za pomocą tego. Jest jakaś opcja w komputerze, że się naciska i ciecz płynie przez ten i przez ten i sobie tego kalibruje. I ten miał błąd 17 impulsów, czyli dużo. Ja nie wiem dlaczego. Ostatnio nie zrobiliśmy kalibracji też tego. Pryskaliśmy na pełnej belce, a na pełnej belce tylko działa ten. Jak się zamyka sekcja, to zaczyna też działać ten. No i ten miał zły przepływ. No. I tutaj. Tutaj. A nie widać. Jak wyjadę, będzie widać. Idę nauszników szukać. Zestaw naprawczy sobie zamówiłem do tych słuchawek. 50 zł z przesyłką. Tu te poduszeczki i te pianki w środku. Przyszło to. Muszę kiedyś wymienić przy okazji. Zobaczcie to. Nawet prądy powyłączane. Porządny serwisant. Nie no, generalnie jak z nim ostatnio rozmawiałem, no to pracował na dużym gospodarstwie. 1000 hektarów pyskał w sezonie i mówi, że tylko fendami pracował, także mówi, ogarnia te ciągniki. Także miał trochę roboty. A teraz mówi, że szef ma fenda na gąsienicach, czy na gąsienicach jakiś ciągnik ma, to mówi, robi 300 czy 500 godzin rocznie. Mówię, niedużo, nie? Ale mówi, to jest tylko do ciężkich prac, do tych najcięższych. Te mniejsze fędziki 10-50, mówi, dużo więcej godziny robią. No tam jest kilka, o ile nie kilkanaście ciągników na tym gospodarstwie. No i też pracuje na serwisie. Także do pogadania taki serwisant. No i tu protokół na siedzeniu, wymiana zaworu z powodu przeciekania na złączu opróżniania podczas korzystania z rozładniacza. Zawór wymieniony. No i ciągnikiem gdzieś wyjeżdżał. Nie wiem, czy za budynki, czy gdzieś. W każdym razie z przechowalni wyjeżdżał, bo inaczej stoi. Wszystko mu zostawiłem, bo akurat mnie wczoraj nie było. Mamy też nie było. Także kluczyk miał zostawiony. Ścisk stolarski. Profilaktycznie też mu zostawiłem. Tam leży, jakby potrzebował. Nowy. Widać. Dobra, opysk umieszany. Reklamówkę mam, rękawiczki mam, dwa krzaczki wykopię na obiad, bo przez 2 tygodnie nie będzie można ich ruszyć. A 990 na 3 hektary mam. Trochę zmniejszymy, żeby było na 305.
tutaj się zrobi tak? Nie, jest 3.15. Trzeba będzie tutaj zrobić tak na 225 dawkę ustawię. Nie, 325. No, dawka zależy od tego, ile mi się uda nalać do opyskiwacza. O, 3.05. Jak przeleję, no to więcej wypyskuje na hektar. Maniu, uważaj, bo ty wczoraj zostałeś już raz przejechany. Mama go wczoraj przejechała Skodą. Mówi, coś jej zarumotało. A to Maniek się przewijał pod spodem. Chodź. Tu nawet jeżeli między osiami byś przeszedł, to ci się nic nie stanie. Teraz klucze cię przekręca, czy? No, ewentualnie. No, kosisz czy nie kosisz? No, tam koszę. Aha, a tu nie. Tu ja koszę jak przyjadę, tak? Jak przyjedzie. Dobrze. Biedaku ty. Przejechony. Szkoda by cię było, nie? Gdzieś tam pod las. Jak zwykle gdzieś przed samochodem mamie biegi, chyba się zagapił i mama mówi, jakaś osłona czy coś. Później patrzy, Maniek z tyłu wyleciał. Także oficjalnie można powiedzieć, że już raz został samochodem przejechany. Na szczęście nic mu się nie stało. Dobrze, akurat. I co? I chyba w genach to te psy mają, bo cała jego rodzina zginęła pod kołami. Ale dużo wcześniej, ten na szczęście najdłużej się utrzymuje z rodziny. Pszenica, już listki zaczęły powoli wysychać. Żółta się zaczęła robić, przynajmniej na przecuch. Tam dalej jeszcze ładna jest. Te słupy w polach od linii średniego napięcia pewnie będą jesienią demontować, bo te, co tutaj widzicie, już nie są podłączone. Tutaj wychodzi linia kablowa do tego słupa nowego. No i idzie w tamtą stronę prąd. I tam jest jeszcze za moim tym ostatnim kawałkiem i jeden jeszcze taki słup, bo tutaj ta linia jest wkopana, tak jak wam kiedyś pokazywałem. Dobry temat pod fotowoltaikę, bo akurat na wszystkich... A, tu było wjechać, dobra, cofnę się. Bo akurat na wszystkich tu moich kawałkach jest linia praktycznie w drodze albo w polu, w zależności jak na to patrzeć. Bo tutaj to chyba tu kopali. No to nie wiem, czy to jest jeszcze pas drogowy, czy to moje pole. Chust wie. Cofnąć? A, cofnę. Ziemniaczki takie piękne. Zaczynają kwitnąć. No, ostatnio byłem popyskać tu ten też, ale jeszcze nie widać, żeby go opysk brał. Jeszcze jest w miarę zielony. Tu trochę za blisko jadę. Zaraz po Erlinie będę jechał. Uciekać od Erliny. No kurde, po Erlinie jadę. Jeszcze dalej. Zawsze, ale to zawsze zapomnę przełączyć tą dźwignię na opysk. I zawsze muszę wysiąść z ciągnika. Jaki mały krzaczek? Nie ma, nie? Mały krzaczek. Tutaj fajnie, bo klimatyzacja jest. Automatykę wyłączyłem. Tutaj trochę wypyskałem cieczy, żebym miał pewność, że od samego początku już poleci dobra dawka. No, dużo wypyskało. Jeszcze trzeba z dawką trochę zejść, żeby starczyło idealnie 320.
tak? 2,99, 315 zrobimy. Najwyżej przed się jeszcze raz przejedzie. 3,04, 2,95 powinno wyjść. Bez nakładek. Tak ziemniaki wyglądają. No, przez szary się trafiają, ale mama dzisiaj rano była wykopać, to wam powiem. Dużo jest ich pod krzakiem, no i są już sporawe, także będzie co kopać. Jak na razie nie jest źle. Ścieżki prawie nie widać. 23 stopnie temperatura. Jak na razie. Tu od razu przed. Zrobię. Jak na razie czysto. Chwastu nie ma. Tutaj parę kępek jest, ale dosłownie parę. Nie ma tragedii. Szkoda, że wtedy w czwartek nie udało mi się ich popryskać, bo wtedy to były idealne warunki. A, nie powiedziałem wam, ile spadło, bo 5 litrów napadało łącznie tego dnia. Wcześniej było w miarce 1,5. Także 3,5 jeszcze wieczorem spadło. Tak jak wam mówiłem, że ta chmurka idzie na nas, tak ona przyszła, nie? I padało niestety. No, niestety czy stety. Dobrze, że padało, no ale miałem w planie jeszcze te ziemniaczki opyskać. Dlatego pyskam je dzisiaj. Bo trzeba to zrobić, a później nie będę miał czasu, w niedzielę pada. A łodyżki już zaczynają trochę gnić. Niektóre, także... No, a ze swoim człowiekiem od opysków rozmawiałem. No to mi powiedział, że ci, co żyją z ziemniaków, no to już czwarty raz pyskają na zarazę, na grzyba. Także ten. Bo pyta, czy pierwszy raz. Mówię, tak, pierwszy. A co, mówię, już inni więcej razy pyskali? Mówię, taka najlepsza chyba faza, jeszcze nie zaatakowane. No generalnie, no tydzień wcześniej można by to pysnąć. To teraz bym robił drugi zabieg. W tym momencie. Jakby się kto pytał, tak, tu jest ścieżka. Nie widać jej, ale jest. Też się zastanawiałem. Ale miejscami no widać, że prowadzi. Ale tak to mimo, że tu jest przestrzał na jedną redlinę i tutaj, no to zobaczcie, jak się te rzędy schodzą, że praktycznie nie widać tej ścieżki. I tu jest taki śmieszny przejazd. Dobra, wyłączymy. Później się tutaj kawałek dopyska. I tu jest kawałek kolejnej ścieżki, tak przy lesie. Którą ciężko się wkomponować. Ja jechałem, tam jechałem. Także całej belki nie potrzebuję. No, tutaj jeden krzaczek wyschnięty. Maniek, nie wychodzimy. Ty zostajesz. Ja idę wykopać jeden krzaczek. Poczekaj tutaj. A, dwa krzaczki idę wykopać, żebyśmy na obiad mieli. O, tego coś zaatakowało mocniej. I tamtego. No zdarzają się takie, ale ogólnie no to łodyżki jak na razie od gdzie nie gdzie, o, takie czarne się zrobiły. No, z tydzień mógłbym wcześniej to pysnąć. Tego dużego krzaka wyjrę, co tam jest. Wow. Ja pierdolę. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 14, 15, ale to małych samych. Kurde, w tej części mama kopała, bo tu same małe są. Takie nieobjadowe trochę. Dobra, spróbujmy
tego. No też małe są. No, chyba mnie nie wkręcała. Była na naszym polu. No takie pyły były, no słowo wam daję. Aż muszę do niej zadzwonić. Halo? Hej. Ty te ziemniaki na naszym polu kopałaś? Na pewno? No kopałam, a co? No bo tutaj jak ja kopię, no to są takie jak groszek. Dwa krzaki wyrywałem. No ale tam gdzie mają duży krzaczek i kwitną. No. No. No takie chyba wyrywałem. Ja tam szukałam takich krzaków ładnych, które były kwitnące. Ja też chyba, kurde, nie zwróciłem uwagi, ale... Dobra, idę szukać jeszcze. A to jeszcze nie zacząłeś pyskać? Nie, no już prawie opyskałem, tylko tu mówię, ostatnie dwa przejazdy muszę wykopać. Na obiad. Aha. No, dobra. Dobra, na razie. Duży, kwitnący krzaczek. No ten kwitnie, ale wszystkie mają po jednym kwiatku. Staj. Pierdziele, nie wiem. No jeden taki jest. No szału nie robi. No dwa czy trzy mniejsze jeszcze są. Kurde, ja tu pół godziny będę szukał ładnego krzaczka, żeby wykopać na obiad. Ten jest ładny. O. Tutaj już jest pyłka ładniejsza. O, takie. Takie piękne. Takie ładne. Gdzie tu jeszcze jest? Jakiś taki duży, co kwitnie. Tu jest taki olbrzymi, kwitnący. Tu powinno być ziemniaków. O! Takie coś to ja rozumiem. Będzie co wrzucić do gara. Jest 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 z jednego. Maniek, cierpliwie czeka. Psinka. O, tyle mam z trzech krzaczków. I pyskamy dalej. Ech, amulec. Belka trochę do prawej. I lecimy. Dobrze pyska, dobrze pyska. Przec przy drodze i koniec będzie. Tutaj mama banie posadziła, o, tu ją widać. Kilka bani na tym przecu, bo mało ziemniaków było i stwierdziła, że jeżeli ziemniaki nie będą rosły, to chociaż bania urośnie. Ale wam powiem, no powychodziło ich po tych deszczach dość sporo. Także ten przec nie jest zupełnie pusty. Też się coś tam ukopie z niego. Zastanawiam się, czy coś będę w międzyczasie pyskał. Bo jeszcze miałem przed zrobić z tamtej strony sobie pysknąć, wypyskać tą substancję. 25 litrów mi zostało. A, wypyskam.
nic się im nie stanie. A w razie W będę miał czysty opyskiwacz. Co? 2,90 wyszło. Jeszcze na 8 setnych zostało. Czyli błąd takich 10 arów jeszcze został na całej beczce. 0 litrów, 2,95. I od dłuższego czasu pokazuje, że nie można zachować żądanej wartości, coś takiego. Od połowy przeca. Czyli tak jakby się już kończyła ciecz. No, w sumie jeden impuls w dół i będzie dobrze. Bo do tej pory starczyło, jest 3,01. 4 ary się pomylił jedynie. No i pole ładnie opyskane. Zaraz pół do 12. Teraz już się zrobiło 26 stopni. Także na styk zdążyłem. Aczkolwiek mogłem ciutkę wcześniej przyjechać. Dobra, pompę można wyłączyć. I wracamy. Nie mam ferii? Dobrze się jeździ? Nie narzekasz? Klimatyzacja jest. Takie w miarę cywilizowane warunki. Rękawiczki tu sobie zostawię. Przydadzą się kiedyś. No. I najważniejsze dzisiaj jest zrobione. Teraz idę kosić trawę. Pobojowisko. Uśmiech. Tutaj mama wykosiła. Te miejsca, gdzie się ciągniczkiem nie dojedzie. Na lawendzie pełno pszczół. Mama mówi. A jeszcze tam muszę gdzieś kosą, żyłką podkosić. A najpierw sobie tutaj wykoszę, gdzie jest ten przycisk, który jest. Wykoszę punkt wysypywania, żebym miał gdzie wysypywać. A, za wysoko. Tylka, tylka. Dobrze będzie? Dobrze. A, tu jeszcze jest. O, jabłka. A jeszcze niedojrzałe. Przeszkód na postawiali. Jakie ładne malinki tutaj są. I porzeczki. A tutaj poziomki. Podwórko wykoszone. Ogródek też, tak z grubsza. Mama jeszcze zwykłą kosiarką poprawia. Tam, gdzie ja nie dokosiłem. I jadę odprowadzić chyba już ciągniczek sąsiadowi.
O, Glut się pięknie prezentuje, jak trawa skoszona. Ale do krzaczków się nie podjedzie, nie ma jak. Jadę z powrotem, u sąsiada wszystko pozamykane, nie ma sąsiada. Dzwonię do niego, gdzie mu zostawić. Mówi, u siebie zostaw w garażu. Mówię, aha. Do niego się nie dostanę, to jadę z powrotem, do przechowalni go odstawić. Dałoby się kupić ciągniczek John Deere'a. Fajnie by to wyglądało, nie? Tutaj kosiareczka John Deere'a, a tu fencik. Niestety Fenda nie ma kosiareczek. No, tu jeszcze mama z Kodą pewnie wiedzie. Dobra, ja jeszcze mam je trochę pod koszę kosą i jadę gdzieś indziej kosić kosą. Działkę jedną wykosić muszę. Bo zarosła chaszczami. O, trzeba upychać. O, jednówka sztuka. O, jedna strona nowa, taka ładna. Ta jeszcze stara do wymiany. Ale fajnie się to wymienia. Tylko się pociąga. Piankę się wyciąga. Nową się wkłada. I nowe się. Nowy ten się wpina i wszystko. I jak nowe słuchaweczki. Właśnie. Dobra. 5 minut zabawy, ale jest nowy zestaw i można robić. No i dobra, w tym filmie to wszystko, więc standardowo, jeżeli się wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania, dwa filmy wybrane dla was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego, cześć.